Bojary dla każdego historyka to prawdziwe Eldorado, Eldorado historyczne. Każdy dom, każde drzewo, każda ulica ma swoją unikatową historię, o której należy rozmawiać. Bojary to wiejska Arkadia w centrum miasta. Dzisiaj dziwna rzecz, że możemy mówić o wsi w centrum miasta. Kiedyś była to rzecz normalna, kiedyś to było centrum, część Białegostoku. Dziś jest to rzecz wyjątkowa, rzecz unikatowa, dlatego warta szczególnej ochrony. Jako przybysza z innego regionu uderzyła mnie typowa dla Białegostoku, jeszcze wówczas obficie występująca zabudowa o charakterze drewnianym przede wszystkim lub małomiasteczkowym. I raczej traktowano mnie jako dziwolonga, bo wszyscy chcieli dostać się do bloków, wszyscy chcieli mieszkać w ówcześnie nowoczesnym budownictwie, a to wszystko było traktowane jako wyrzut z przeszłości, jako dyskryminacja Białegostoku z przeszłości i nikt tego nie doceniał. No, w moim przypadku powody są dwa. Mianowicie pierwszy jest czysto zawodowy, bo jako konserwator zabytków, zabytkoznawca zajmuję się tym tematem na co dzień. Natomiast drugi jest stricte sentymentalny, ponieważ na początku lat 90. miałem okazję uczęszczać do Technikum Budowlano-Geodezyjnego, które jak wiadomo jest położone w centrum, w sercu niemalże tej dzielnicy. No i w ten sposób jeszcze blisko te dwie dekady temu miałem okazję nasiąkać klimatem bojar, który był dużo bardziej podobny do tego z okresu międzywojennego. Pewnie ściągnę na siebie gromy za to, ale nazwisko zobowiązuje. Mianowicie mam wrażenie, że ochrona bojar jest dziś hasłem bez pokrycia, jest hasłem pustym. Jeżeli los bojar nie jest Państwu obojętny, to zapraszam 19 kwietnia do Centrum Ludwika Zamenhofa w Białymstoku na promocję albumu Bojary 2 i dyskusję na ten temat.